Czy koty mruczą tylko wówczas, kiedy są zadowolone? Oczywiście, że nie. Koty mruczą również, kiedy są chore, zdenerwowane, gdy coś upolują w czasie walki. Oczywiście każdy z tych mruczeń jest całkiem inny. Na przykład ta wibracja, kiedy kot jest zadowolony, kiedy leży, jest spokojny, waha się od 25 do 150 Hz. Natomiast kiedy kot coś upoluje i chce dać znak innym kotom, żeby się nie zbliżały, ponieważ on to upolował i to jest jego własność, ta wibracja ma od 220 do 250 Hz. Wówczas jest to ostrzeżenie dla innych kotów. W czasie walki te wibracje mają od 220 do aż 520 Hz i są takim okrzykiem bojowym, takim naszym krzykiem w czasie walki. Wówczas koty w odpowiedni sposób mruczą. Więc koty mruczą też, nie tylko gdy są zadowolone, natomiast gdy są chore, wówczas to mruczenie według niektórych naukowców ma im pomóc w lepszym zdrowieniu. Jak wiemy, pewne zakresy wibracji pomagają na przykład goić się ranom i według naukowców te 25-150 Hz właśnie, które koty z taką częstotliwością mruczą, właśnie pomaga szybciej goić się ranom, szybciej dochodzić do zdrowia. Nie mówiąc o tym, że to mruczenie wywołuje w kotach wyrzut pewnych endorfin, które po prostu poprawiają humor tym kotom. Więc mruczenie to nie tylko, gdy kot jest zadowolony. Mruczenie dla kotów jest jednym z rodzajów komunikacji i jego różne rodzaje mówią coś innego. I nie bierzmy tego mruczenia zawsze jako objaw dobrego humoru kota i tego, że jest uległy, spokojny, wesoły. Niekiedy kot mruczy również dlatego, że jest zły. Ci, co mają koty i na tyle je znają, wiedzą, że wraz z w odpowiednich warunkach, z odpowiednimi ruchami ciała kota da się rozpoznać, czy to mruczenie jest wyrażające radość, czy też smutek, złość, agresję, czy tam też ostrzeżenie, że uwaga, proszę nie podchodzić. Więc mruczenie mruczeniu nie jest równe.